Radek! Ford Taurus 3.0 V6, proszę Państwa, LX z Kanady. Kupiony przez Polaka w Kanadzie jako nowy samochód. I teraz u nas przysłyszę. Właściciel Radosław Koos. Tak, proszę Państwa, zobaczcie, Ford Taurus. No, może nie ma najlżejszego życia w przysusze, ale teraz bardzo ładnie wygląda. O! Tam łatwo się nie ruszyłeś, dostaniemy. Tak. Bardzo dobre wrażenie sprawia takie jakościowe, naprawdę. Nie uwierzylibyście. On, wiesz co mi przypomina, Radek? Toyota Camry. I trochę zapachem. Tak. I w ogóle no, takim obyciem, wiesz, z tymi plastikami tutaj, no ten dotyk. Nawet gałka zmiany biegów, powiem Ci, jest bardzo podobna do Camry. Słuchaj, kolor też. Przyjechał z Kanady. Przyjechał z Kanady, no tak. Właśnie, no właśnie. Oczywiście elektryka, no trochę tutaj. O, można umyć od razu. Można umyć, tak. Od razu widać, że brudnie. Coś Wam pokażę, zobaczcie tutaj w środku, ile tu jest miejsca. Ale jeszcze, Radek, pozwolę sobie otworzyć bagażnik, bo oczywiście. Bagażnik jest olbrzymi. Oczywiście, otwieramy. Cyk. I są śmietki. I tu jest tam trochę śmietków, ale cieszę się, że właśnie mamy go w takim stanie, że nie zdążyłeś go posprzątać. Radek, jeśli możesz... Jasne. Zobaczcie Państwo, to on akurat jest zholokaustowany, że tak powiem. Tak. Ale teraz mamy... Tak. Widać tutaj jedną część tylko foteli, które są... A tu jest... No widzicie? Fotelik dziecięcy. Taki bajerek, no. No jeszcze można by go w sumie użyć, nie? Tak jeszcze naprawdę. Na siłę. Jakoś tutaj nogi by się pomieściły, nie? A przy wypadku, tak, przy strzale mogą dzieci sobie na butli wylecieć na przykład, nie? Na przykład. I jeszcze jest mają atrakcja. Katapultę. No właśnie, pięknie. I nie tylko w rzutowcach. Linia bardzo fajna. Chociaż tak jak my tu przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że albo się ludziom podoba, albo... Albo nie. Albo nie. Zero jedynkowy. Tak. Albo jest super ładny, albo jest super okropny. Tak, ale sam powiedziałeś, że on może być dla kogoś bardzo oryginalny. I jest oryginalny. Jest. Jest jajkowaty. No taka kiedyś była moda. Który to rocznik w ogóle? 98. 98. Tak jest. Elektryka foteli, wygodnie się siedzi, pozycja jest taka jak mi się podoba. Przód, jak tutaj sobie dyskutowaliśmy, ja powiedziałem Lanos, a później dodaliśmy, że to Kijanka, nie? Kia Shuma, o tak. Coś takiego. Kia Shuma była później chyba, nie? Czy nie? Nie, chyba to wcześniej. Samo. A może wcześniej? A może mniej więcej w tych samych latach. No, czujniki parkowania. Radek, samochód, ja już to powiedziałem, jest z Kanady. Tak jest. Kupiony jako przez naszego rodaka. Naszego rodaka, ściągnięty do stolicy, a ze stolicy trafił do nas na peryferia. Do przysuchy. Tak jest. I sobie tutaj dzielnie służy i cieszy oko moje. Oczywiście. Już go obserwuję od kilku lat tutaj w przysusze, nie? Tak, tak. Już go mamy kilka lat. No właśnie. Służy do zadań specjalnych, czyli do zadań roboczych. No powiem Ci, że głupie myśli mam i szukam zastosowania tego samochodu u mnie tutaj, tak. Na moim gospodarstwie domowym. Świetne wrażenie robi ten samochód. Ja powiem Ci, nie miałem nigdy kontaktu takiego bliskiego. Nie wsiadałem za kierownicę, nie dotykałem go. A tu okazuje się, że jest bardzo przyjemny. Tak, naprawdę. Aha, powiedzmy to jeszcze, Radek, ten samochód ma 52 tysiące mil naprawdę przejechane. Naprawdę ma tyle przejechane. Czego nie powiedzielibyście po kierownicy, chociaż ona nie jest zdarta, tylko jest po prostu gdzieś tam przybrudzona delikatnie. Nie widać po niej zużycia. Widzicie, gałka naprawdę jest podobna do Toyoty Camry. Tutaj fajnie deska rozdzielcza zaprojektowana. Bardzo mi się to podoba, chociaż tak jakby przekombinowali z tymi wrotami. Dobra, daj tutaj ten po prostu, tutaj. Nie gdzieś mamy musi gdzie, być, no. A to niech będzie tu. Tu jest tak ładnie, nie będziemy sobie psuli, to damy tutaj dwa. Ale i tak, ja to akceptuję, bardzo mi się to podoba. Rzut oka do tyłu. Szaro, no można by powiedzieć, że bardzo plastikowo, ale przy dotyku tutaj... Ale ten plastik tutaj, jest taki miły w dotyku, tak, nie on jest taki świetny. Toporny. No, to mi się bardzo podoba. Sterowanie, wiadomo, fordowska tempomat, kierownica. Pentomat, oczywiście. Pentomat? A jasne! Wow! Dobra, panie, nie zatrzymujecie. A w ogóle Radek przyjechał dzisiaj, bo umówiliśmy się, tak, będziemy odparali model T. No, oby się dzisiaj udało, kto wie. Oby się udało, jedziemy po sprzęt, po to narzędzia. Już będzie, nie wiem, która próba, ale dzisiaj może się uda. Z Bożą pomocą. Oby, okay. Oby. Do dobra. Zobaczenia. Widzimy razem. Się o 15. Hej. Jeszcze Ci, Radek, nagram, jasne. Jak wyjeżdżasz, będziemy mieli auto w ruchu.
naprawdę świetny. Wiedziałem, że to taka fajna sztuka z taką, no z taką, no nie chcę powiedzieć bogatą historią, bo to nie o to chodzi, ale z taką ciekawą historią. Bo bogatej historii może nie ma. Na szczęście niedużo jeździł. Do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. Cześć.